Witam wszystkich w kolejnym odcinku mnie na kanale. Tym oto pięknym porankiem, jest godzina 9, a my ruszamy w pole. Tak jak było zapowiadane, oczywiście dzisiaj bronowanie na ekranie i oczywiście Zetor 7211 wlatuje dzisiaj no na wasze rewiry tak naprawdę. Odpalmy dzikusa. Bron nie mamy na naszym gospodarstwie, ponieważ brony sobie pożyczył sąsiad wczoraj na noc. Może nie tyle na noc, co jednak na wieczór. No i od tamtej pory nie oddał, ale z tego co mówił, to rano możemy sobie po nie przyjechać, mówił. Także dzisiaj sobie po prostu ruszamy po nie, ruszamy sobie na eleganckości, wlatujemy. Sąsiad to jest o ten blisko, Sławek ma na imię. Także już możemy sobie jechać mniej więcej. Jakoś tu się wwalić, żebym tego płotu, i tak dziurawy płot, wiadomo, szedł, wyjebał się, najebany, także no, to wiadomo o co chodzi, no nie? Tutaj jak widzicie, siedzi sobie z kotełem. Pieseł też jest, także no naprawdę Sławek, żeś się urządził w życiu, że normalnie szok i niedowierzanie. Dobra, także tak, Sławek, siema, damy 5 dych za brony i tyle w temacie, także na razie. Dobra, my sobie podczepimy te brony. Ach, elegancko podczepione, najlepiej na świecie. Każdy chyba ma rację. Każdy wie, że lepiej tego podczepić się nie dało. Dobra. Mamy dzisiaj dwa pola do zrobienia. Zobaczymy, czy się uda dwa pola zrobić. Miejmy nadzieję, że się uda. Nic nie jedzie, nic. Jedno to jest to naprawdę bardzo bliskie. Tutaj, jak widzicie, ludzie na wsi sobie praktycznie wszystkie pola porobili. Nawet nie będę ostatniego biegu wrzucał, bo to po prostu no bez sensu było. Jak to pole mamy bardzo blisko, rozłóżmy je już. Taki automat. Automat w Zetorze, że brony się same rozkładają. Widzę, takie mega funkcje są podłączone. Tam takie, ten no, w końcu mamy 2018. Opuśćmy. I cyk, trójeczka. Dobra, lecim trójeczką. Na bronowanie myślę, że to na spokojnie wystarczy. Można było nawet jeszcze troszeczkę szybciej. Ale no to takie warunki, tak to nam pozwala. Także tak lecimy. Tu jedno ściernisko zostało na całej wsi. Niezrobione, no ale tu sąsiad akurat już ma chyba wywalone na to. Dopiero Belkic pozbierał, jednak na razie to pozostawiał. To już mamy późną porę, nie oszukujmy się. O, i 3-4. O Boże, 3-4 przejazdy. I pole porobione. Takimi bronami są to oczywiście piątki brony. Mogliśmy robić 30, ale to są brony ciężkie i ta 30 mogłaby mieć leciutkie problemy, no niekoniecznie, ale mogłaby mieć, trzeba to zaznaczyć. Dlatego wolałem nie ryzykować, po prostu pojechać tym ciągniczkiem. Szczególnie też i dlatego, że tu są pola takie no bardzo, bardzo pod górkę. I dlatego ta 30 właśnie mogłaby mieć leciutki problem. A Zetor, jak widzicie, radzi sobie głupi, to jest po prostu w swoim żywiole, że tak powiemy. I elegancko łapie. Patrzcie, jakie on dźwięki nabierał. Jedna belka została na miedzy. Nie wiedział czyja, pewnie nie chciał do tego zabierać. Ale my jesteśmy mądrzy, to sobie weźmiemy. Spokojnie, nic się nie zmarnuje. Widzieliście to? Było ścięcie na chwilę. Jakim cudem na tym komputerze, jakim cudem w takiej grze mam ścinkę? Wcześniej nie było, czyli albo te brony coś zwaliły troszeczkę. Znaczy no nie ma więcej tych ścinek, ale takie są też przeskoki dziwne. Nie wiem czym to jest spowodowane, ale miejmy nadzieję, że po prostu po odcinku najwyżej te brony sprzedam, żeby to nam nie przeszkadzało. Bo i tak więcej bronowania najprawdopodobniej na kanale nie zobaczycie, szczególnie że te brony też nie są jakieś mega wyjątkowe, no bo to... No funkcji to zajebistych nie ma, to trzeba przyznać. No i lecim. Porównajmy sobie ten bieg, to jest 17 na godzinę z trójką. Trójka też 17. Jeżeli byśmy wlecieli na czwórkę, to on by naprawdę dosyć szybko jechał. Spróbujmy tak leciutko. Boję się... A no właśnie tego się bałem. Miałem mówić, że boję się, że brony się nam odczepią, ale no to po prostu, jak widzicie, stało się to, co zapowiedziałem.
No i tak jak widać, no są tutaj lekkie pagórki, takie nawet może większe niż lekkie. I ciężko, ciężko się robi, no szczególnie orka ciężko idzie, o tak o. Jeżeli chodzi o brodowanie, czy tam jakieś inne prace polowe, no to leciutko, ale... Z przyczepami na przykład ze zbożem, to zazwyczaj to się akurat zjeżdżało z tej góry, a nie się wjeżdżało pod górę, także tu też jakiegoś mega problemu nie było, czy coś w tym stylu. Dobra, weźmy sobie tu. No i już taki wąski pasażek został, tam jest troszeczkę szerszy. Ale zostało nam jeszcze jedno pole. Tamto pole teoretycznie jest krótsze na pewno, ale chyba jest szersze. Także myślę, że tak czy siak weźmiemy to na 4 przejazdy. Ale też i dojazd tam na pole. Myślę, to jest kwestia może 5 minut, coś w tym stylu. Teraz tak, jakie 5 minut? 5 minut w grze oczywiście, nie? Że tak 5 minut będziecie czekali, ja się dojadę na jakieś pole, bo ta mapa nie jest aż taka obszerna, żeby tyle czekać, chociaż gdybym nie odkrył funkcji czwartego biegu, gdzie jest to tylko i wyłącznie w tym ciągniku, no to mogło troszeczkę dłużej potrwać. No ale dobra, lecimy na razie z bronami już praktycznie do góry. Pole przygotowane do siewu, nie wiem czy w kolejnym odcinku będą siewy, czy będzie co innego, też oj, też kartoflaki chciałbym sobie pokopać. Złóżmy bron, żeby się do nich nie przyczepiał. Jest pełna moc, jazda leci. I na Warszawę kieruneczek. Dobra, jak widzicie, tutaj są nasze kartoflaki, pasowałoby te kartoflaki. Ale jedzie, jebanie łódki. Wolny skręt ma bardzo. Taka spóźniona troszeczkę reakcja, powiem wam tak w skrócie. Jest godzina 19:10, muszę się wyrobić z nagraniem tego. Plus do tego jeszcze zrobić dzisiaj live'a. Także tak, no może pole wcale nie jest jakieś mega mniejsze, jak sami widzicie. Nie wiem, czy w ogóle jest mniejsze. Nie wiem, czy nawet nie jest większe od tamtego. Chyba gorzej wyjdziemy na tym. Dłużej, znaczy gorzej, po prostu dłużej robota zjedzie. Tu będzie raz, dwa, z cztery, no 4-5 przejazdów. Nie, chyba krótsze jest. Bo tak na oko ciężko jest stwierdzić, ale mi się zdaje, że jednak tam to było dłuższe leciutko. Ale mi się zdaje, że jakby to wszystko połączyć, tak sprawdzać powierzchnię tego, to by to wyszło naprawdę albo nieco więcej na tym, albo nieco więcej na tamtym, tak wam powiem, ale bardzo, bardzo zbliżone by to było po prostu. Ogólnie z bronami, no to wiadomo, że to nie trzeba aż tak dojeżdżać, po prostu trzeba jeździć. Można sobie o taką na przykład jeździć, ale wiecie, ją tu sobie zawrócić i coś i w ogóle, no ale no po co tak robić, jak to trzeba tak czy siak. Znaczy no nie trzeba, ale kurde, odczepiłem brony. No, nie tyle, że trzeba, ale co ja po prostu lubię mieć dokładnie to zrobione i dlatego ja sobie to tak robił, jeździł tak po prostu tak. Także tak powiem, bardziej precyzyjnie, tak to nazwijmy. No i lecimy prosto. Tutaj jak widzicie jeszcze troszeczkę ta orka to jakoś za dokładnie to wszystko nie wygląda. Że tu było jakoś zajebiście zaorane, no bo tutaj jednak takie miejsca pozostawały, troszeczkę słomy zostało. Lecimy na przykład tło. Ło, dojechalimy. To sobie akurat zostawię na łące, sobie najwyżej zawrócę i też wyjdzie na to samo. Dobra, 9 minut odcinka już mamy. Opuściły się w porę czy nie? Nie opuściły się w porę, bo tam jeszcze troszeczkę zostało, taki cieniutki paseczek, ale jednak został. No i leci. Jakoś tak mija na tej wsi życie. Jakoś mija, nie powiem, że nie. Ło. Co, one jakoś skoczyły do góry te brony, czy to o co chodzi, że to się tak zrobiło? Zaraz tam zresztą podjedziemy i sprawdzimy, co to się stanęło.
ale go piłujemy teraz. Raz czwórka, raz trójka i go piłujemy, piłujemy go ładnie. Ten ciągniczek, ten zaturek. Tam jeszcze będziemy musieli poprawić, ale tutaj podjedziemy poprawić, jak sobie to zrobimy do końca. Jest, do góry leci, żeby wyjechał tylko. Czy to weźmiemy w ogóle, to jakieś krzywe jest pole, bo tam albo my krzywo po prostu pojechaliśmy, bo ja nie wiem, czy my to weźmiemy na raz w ogóle. Zobaczcie, nie, weźmiemy, te brony są dosyć szeroką mają objętość roboczą. No i teraz będziemy mieli w sumie przejazd jeszcze w tamtą stronę. No co, szybko, a wiesz jak ktoś też. No i dobra, pole już mamy praktycznie skończone, że ja tutaj praktycznie nic nie robiłem, jak ten, tylko zrobiłem cięcie. To jest troszeczkę nieładnie to wygląda, o ta o tekstura, tak. Widzicie, jak się bierze tą kamerę taką na przykład do góry, to taki, tak przeskakuje tak dziwnie. Nie mam pojęcia, czym to jest spowodowane, no ale czymś jakoś na pewno jest to zrobione, że to tak akurat się zachowuje, a nie inaczej. No i dobra, do góry. I możemy lecieć na gospodarkę. Teraz sobie pojedziemy, myślę, tędy jakoś polami, nie będziemy jechać naokoło. No po prostu, no to mały sens jest, żeby jechać tą drogą, jak polami będzie dwa razy szybciej. Dokończę pytanie, czyje to będzie pole, dobra. Pojedźmy sobie o tutaj, o tu jest zrobione do śladów, nie robimy za bardzo. Przy brzegu, przynajmniej jak się przejedzie. No i stąd już mamy praktycznie nowy widok na nasze gospodarstwo. Tylko nie wiem, czy te brony sobie odstawić. Postawimy je, musi o tam gdzieś górcze, albo na gospodarstwie. Albo gdzie. W sumie sam już nie wiem, gdzie możemy to postawić. No czemu to jest tutaj akurat na czwórce jeździ szybko, a jak W naciskamy na maksa, to nie chce jechać szybko, także też nie wiem. Tutaj w sumie jest takie miejsce, gdzie można było te brony postawić. Wcale aż tak dużo miejsca nam nie zajmą. Albo w sumie sobie wlecimy o tam o. Jeżeli tam będzie miejsce na to. Tutaj ten agregacik, jak widzicie, stoi. W sumie też możemy postawić. Tak logicznie, żeby tutaj miejsca nam nie zajmowały za bardzo. Kukułka już. Tam kukułku. No i dobra, odstawmy sobie brony. Ja sobie je odczepię, ciągnik. Jak na razie zgaśmy. No i to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Widzimy się jutro o 15. Ja się z wami już żegnam i na razie.